Kochani, serdecznie Was witam na kolejnych wieczornych pogaduchach z gangsterem o tańcu nie tylko. Dzisiaj 29 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Tańca. I w związku z tym przygotowałem dla Was specjalną dawkę specjalnych gości. Kochani, pierwsza z nich, tancerka, instruktorka tańca i choreograf w jednym. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku 9 lat, tak naprawdę za sprawą taty, który jest tancerzem tańca towarzyskiego. Uczestniczka polskiej edycji You Can Dance, która 2 lata temu wyjechała na warsztaty do Los Angeles i tam ponownie powróciła, by spełniać swoje marzenia. Występowała w wielu programach, występowała też również i tańczyła u boku niejednej polskiej gwiazdy. Jednakże znów ostatnio zrobiło się o niej głośno. Polka, która podbija taneczny świat. Tak o niej pisały prawie wszystkie polskie media. Jej najświeższym osiągnięciem jest występ na Super Bowl z Jennifer Lopez podczas jednego z najważniejszych wydarzeń sportowo-rozrywkowych w amerykańskiej telewizji. Słuchajcie, przed Wami Claudia Antos prosto z LA. Łączymy się z Claudią. I już łączymy się. Siemanko! Siemano! Poczekaj, Powiem ja sobie tylko tylko tyle, założę sobie że. tylko słuchawki. Okej. Okay. Powiem tylko tyle, że takiego intro to chyba nie miałam nigdy. No słuchaj, no kiedyś musi być ten pierwszy raz. Hit, co tu się w ogóle włączyło u mnie na tym? Tak, Ja nie filtr chcę masz jakiś tego. narzucony, wiesz? Nie chcę tego. O, już jest Boom! lepiej. Boom, super. Yes. Słuchaj, możemy zaczynać? Oczywiście jestem Klaudia, zwarta, to ja zacznę gotowa. od pierwszego pytania jednej z moich internautek, która pyta, Tak jest. jak wygląda twój zwyczajny, typowy dzień w LA, a jak on wyglądał tak naprawdę, ten zwyczajny, typowy dzień, a jak on wygląda teraz, w czasach pandemii? To przeważnie mój taki normalny, typowy dzień wygląda tak, że wstaję rano, z reguły idę na siłownię, O! jest to godzina około, bum, jest to godzina około 8, 9 rano, to zawsze jest mój taki rytuał, że po prostu pierwsze co robię, to idę rano na siłownię. Wracam, coś gotuję, przeważnie idę na jakąś próbę, zaczynam próby. Zależnie od tego, ile próba trwa, czyli około 8, 9, czasami 10 godzin. Wracam do domu, trochę odpoczywam, idę, biorę zajęcia, ponieważ nadal biorę zajęcia, nadal się szkolę i cały czas się rozwijam. I tak wygląda w sumie cały mój dzień. Nagrywam jakieś tutoriale, gdzieś jeżdżę, przemieszczam się do jakichś różnych innych miejsc, czy asystuję na zajęciach, czy coś innego się dzieje, więc dzieje się dużo. No teraz jest to dla mnie dosłownie cios w moje serce, bo tak naprawdę jestem osobą taką, która nie potrafi siedzieć w domu, więc nie powiem, że trochę ciężko sobie z tym radzę. Nie powiem, że nie. Antos, powiedz mi, czy ty tam pracujesz jakoś dodatkowo? Z czego tak naprawdę w Stanach się utrzymujesz? Nie pracuję dodatkowo, pracuję tylko i wyłącznie jako tancerka i z tego się utrzymuję i z tego jakby zarabiam na swoje życie i na całe tutaj utrzymanie. Powiedziałam, że jakby stawiam sobie wszystko na jedną kartę i albo oddaję się temu w 100%, albo nie robię tego wcale. Tak samo robiłam to w Polsce, że albo wszystko kładę po prostu w jedną stronę i oddaję się czemuś w 100%. I nie powiem, że się nie bałam. Oczywiście, że się bałam, ponieważ jest to zupełnie inny kraj, zupełnie inna kultura, zupełnie inni ludzie. Ale tak jak mówię, jeśli człowiek nie ryzykuje, to nigdy się nie przekona. I wiadomo, początki były ciężkie, jak wszędzie, każdy kiedyś zaczyna. Ale tak jak mówię, jeśli ciężko pracuje i bardzo się czegoś chce, to można wszystko. Więc tak, mogę powiedzieć, że taniec jest jakby moim cały czas motorem napędowym i to jest jakby tym zarabiam na swoje życie i na chleb i na wszystko. Okej, trochę ryzykownie. Oczywiście, że ryzykownie, ale tak jak mówię, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Albo się robi to, co się lubi i tak jak mówię, sprawia ci to przyjemność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet podczas pandemii, niż po prostu nie wyobrażam sobie, żebym miała, przypuśćmy, nie wiem, iść siedzieć za biurkiem 8 godzin i później tańczyć, bo wiem, że no po prostu cała moja energia i to, ile w to daję, no nie byłoby to, że tak powiem, tak samo i wydaje mi się, że nie udałoby mi się tyle aż zrobić. Coś za coś, jak to No mówią. tak. Antoza, opowiedz nam, jak wyglądały tak naprawdę przygotowania do Super Bowl i jak wyglądał sam finał? Przygotowania do Super Bowl był to dosyć intensywny czas, nie powiem, że nie. Były to dosłownie 2,5 miesiąca wyjęte z mojego życia, ponieważ nawet nie byłam w Los Angeles, tylko byłam przez 2,5 miesiąca w Miami.
Zdążyłam tylko wrócić do Los Angeles dosłownie na 6 dni podczas świąt Bożego Narodzenia, czyli to był jakby taki tydzień wolnego dla nas. I tak, był to dosyć intensywny czas. Przez pierwszy miesiąc dosłownie zaczęliśmy przygotowania. 9 grudnia wyleciliśmy do Miami. Od 9 grudnia dosłownie do 20 któregoś kilka dni przed Wigilią. Trenowaliśmy codziennie, mieliśmy jeden dzień wolny w tygodniu. Próba w ciągu dnia trwała 10 godzin z godzinną przerwą na obiad. Więc na początku było nas tylko i wyłącznie 15 osób. Jakby na tej 15-osobowej grupie jakby cały czas wszystko szlifowaliśmy, uczyliśmy się, próbowaliśmy 10 tysięcy różnych wersji i dosłownie jakby od stycznia dojechała druga tura osób, aby już był dosłownie cały skład, żebyśmy to mogli skleić w całość. Więc tak, próby były intensywne przez cały grudzień, przez cały styczeń. No i zwieńczeniem było co? 6-7-minutowy występ, który po prostu zleciał o tak, za wstrzyknięciem palców. Więc tak jak mówię, no byliśmy ogromnie przygotowani, więc nie było nawet takiej myśli, że coś mogło później tak, bo dosłownie mieliśmy to w głowie jak amen w pacierzu. Ale no oczywiście była adrenalina, była ekscytacja, prawie 100 tysięcy osób na trybunach, no było srogo. A to powiedz mi, bo z tego co wiem, to zakończyło się dla ciebie jakimś małym wypadkiem. Tak, na początku myślałam, że złamałam palec, był on tylko wybity, ale przez to, że jakby nie dość, że był wybity i mój paznokieć cały pękł, to po prostu ta krew zaczęła. Tak, był to mały wypadek podczas części Waiting for Tonight na scenie. Tam było dużo takich momentów, że się dotykaliśmy i w ogóle wszystko, nie róbcie teraz tego podczas pandemii, pamiętajcie. Że się dotykaliśmy i coś tam, i coś tam. I było między nami w tej części też dosyć sporo swing latino tancerzy, którzy nie mówili po angielsku, więc nawet na próbach było się bardzo ciężko z nimi porozumieć. Była to dosyć walka. Więc podczas schodzenia ze sceny jedna dziewczyna po prostu poszła w nie tą stronę, co trzeba i swoim obcasem nadepnęła na mój palec. Więc ja byłam w takim szoku, że zdążyłam tylko powiedzieć, modliłam się, żeby nie było to widoczne w kamerze, więc po prostu myślałam tylko o tym, żeby dosłownie zbiec ze sceny i przebiec na drugą stronę sceny, żeby zdążyć tylko i wyłącznie wejść na drugą część, która się zaczynała z G Balvinem od Kekalor, więc nie myślałam kompletnie o tym palcu, modliłam się tylko, żeby nie ubrudzić swojego stroju, bo był biały, No właśnie. więc to była w sumie jedyna rzecz, którą miałam w głowie, tylko czasem się nie dotknij, więc po prostu starałam się tylko, dosłownie włożyłam sobie tylko i wyłącznie palec do buzi, żeby go tylko oślinić, żeby nie było tej krwi i tyle w sumie, to była ostatnia część występu, więc no trzeba było do końca walczyć. Antoza, możesz nam zdradzić, jaka jest prywatnie JLo? Prywatnie, co mogę powiedzieć? No jest ogromną gwiazdą, jest diwą samą w sobie, Ale to więc jest oczywiste, jest tak, że ona wchodzi i ona ma oczekiwania, wymagania, czy raczej jest bardziej komunikatywną osobą, która daje ci do zrozumienia pewne rzeczy? jest osobą komunikatywną, ale mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że jest osobą również bardzo wymagającą, ale bardzo. Że dosłownie, jeśli padnie jakiś pomysł, padnie jakiś, nie wiem, propozycja czegoś, to jest to po prostu, musisz to wykonać w sekundę, tak? Bo ona siedzi, ona patrzy, jakby nie ma czegoś takiego, że a może spróbuję, a coś tam, lecisz na maksa, próbujesz od razu cały czas. Więc tak, jest osobą naprawdę taką mega ciężko pracującą, bardzo wymagającą. Tak jak mówię, ona również bierze udział jako juror w programie World of Dance i we wszystkim, więc ona jest gdzieś tam z tym tańcem, otacza się cały czas, więc wiadomo, ma jakieś tam oczekiwania wobec ludzi. Ale też było to fajne, że jakby była z nami od dnia pierwszego codziennie na próbie, więc jakby była podczas całego tego procesu. Więc my też widzieliśmy, że jakby okej, nam również musi zależeć tak bardzo, jak jej na tym zależy. Przepraszam. Więc jakby wydaje mi się, że jedna strona nakręcała po prostu drugą stronę, żeby to wszystko fajnie, że tak powiem, był taki klik. Okej. Okay. A powiedz mi, jak wygląda praca, treningi tancerzy w Stanach? Jak się tak naprawdę tam wybić? No bo jakby nie było, Stany, Los Angeles są kolebką takiego komercyjnego świata dla tancerzy, gdzie no, tancerze o takich preferencjach mogą się w szczególności odnaleźć. Jak się wybić? Kurczę.
Ciężko to powiedzieć. Najlepiej, wydaje mi się, to na pewno znaleźć sposób na siebie i mieć w sobie coś takiego, co faktycznie, nawet jeśli ludzie będą was oglądać, czy to na audycji, czy na filmikach, to po prostu oni będą wiedzieć, że ty to ty. Ponieważ jest tutaj, okej, okay, rynek w Polsce tancerzy również jest ogromny, ale rynek tutaj jest ogrom ludzi z całego świata, nawet ile jest tutaj osób z Europy, czy z samych Stanów Zjednoczonych, no jest masa osób, naprawdę masa osób, więc wydaje mi się, że trzeba znaleźć taki swój złoty środek tak naprawdę, jak my chcemy siebie pokazywać i to nie chodzi mi o to tylko i wyłącznie na audycjach, czy gdzieś na jakichś jobach, czy na czymś wszystkim, ale po prostu znaleźć taką sobą, taką swoją osobowość, którą będziemy pokazywać w tańcu. Tak? Ja miałam na początku z tym bardzo duży problem, nawet jak byłam w Polsce, tak naprawdę zastanawiałam się, co ja tak naprawdę chcę pokazywać przez swój taniec, tak? Że chcę się pokazywać jako, nie wiem co, że po prostu sobie tańczę, bo tańczę, czy faktycznie chcę pokazać przez taniec to, że zawsze mam dużo energii, zawsze staram się pozytywnie patrzeć na świat, zawsze staram się dawać od siebie jak najwięcej. I to staram się powoli gdzieś tam wsadzać w swój po prostu ruch, który przez który staram się później pokazać swój taniec i wydaje mi się, że gdzieś tam w miarę mi się to udaje trochę. Antos, a powiedz mi, czy ci wszyscy tancerze w Stanach, oni tylko żyją z tańca, czy mają jakąś pracę, która pozwala im się utrzymać? Chodzi mi o standard. Z tym jest różnie, bo nie mogę tego, w sensie, że nie będę ukrywała, życie tutaj jest bardzo drogie. Nawet jeśli chodzi o wszystko, to nie chodzi nawet, czy patrząc przeliczając na polskie złote, czy cokolwiek, nawet w dolarach, życie to jest bardzo drogie. Więc tak, więc jeśli nawet przyjeżdżasz tutaj, bądź jeśli chcesz tutaj pracować, to tak jak mówię, trzeba dosłownie harować, cisnąć po prostu na maksa, bo wiem i znam niektórych tancerzy, którzy oczywiście prowadzą zajęcia, chodzą na audycje i wszystko, ale muszą dorabiać sobie, czyli w restauracji, w knajpie, w jakichś innych sklepach odzieżowych, żeby po prostu się tutaj utrzymać, czyli, tak? Czyli tobie się po prostu udaje, że jakby nie korzystasz z tej drogi. Tak, oczywiście, gdyby była taka sytuacja, że muszę to zrobić, to oczywiście bym to zrobiła, nie mam z tym problemu. W wieku, kiedy miałam 14 czy 15 lat, pracowałam jako kelnerka w knajpie sushi, żeby zarobić sobie na wyprowadzkę do Warszawy z Krakowa, tak? Więc jakby tak jak mówię, żadna praca nie hańbi i każdy kiedyś zaczynał. Więc tak jak mówię, ale w pewnym momencie swojego życia, kiedy tak naprawdę już zrobiłam swoje i okej, okay, zaczęłam pracować w tańcu, jak miałam 15 lat, no ale to nie były takie zarobki, że ja się mogłam sama utrzymać. Zawsze po prostu gdzieś tak mówiłam sobie w głowie, że nigdy nie chcę żadnej pomocy, zawsze chcę wszystko sama. I co, tak jak mówię, żadna praca nie hańbi, ale tak jak mówię, w pewnym momencie swojego życia po prostu powiedziałam, że kurde, stawiam wszystko na jedną kartę i niech się dzieje to, ma się co się dziać, że wiem, że w końcu kiedyś mi się to uda, czy ma mi to zająć 5 lat, czy 10, czy 15, wiem, że chcę to robić i chcę się temu oddać na 100% i no co mogę powiedzieć, no gdzieś tak powoli się spełnia to wszystko, co miałam w swojej głowie i gdzieś tam, co miałam zapisane na swoich jakichś tam karteczkach, więc tak, więc mówię, powoli do przodu, ale do przodu, nieważne jak dużymi krokami, ważne, żeby iść do przodu i tyle, to jest najważniejsze. Anto, zapowiedz mi, jak tam wyglądają castingi w Stanach? Wiem, że jest dużo agencji. Czym one się różnią? Czy ty jesteś w jakiejś agencji? I jak wyglądał casting na Super Bowl? Tak, jestem w agencji, jestem w MSA. Jest tutaj dosyć sporo agencji, ale są w sumie takie trzy największe, czyli jest właśnie Block LA, MSA Agency i Clear Talent. Więc ja jestem w takiej agencji. I to jest tak, w momencie jest dużo audycji, dosyć sporo. W momencie, kiedy jest taka audycja, czyli jest na przykład to open call, to przychodzą wszyscy, tak? Czyli wszyscy z każdej agencji. Czasami jest też tak, że jeśli jest otwarta audycja, to mogą przyjść ludzie, którzy również nie mają agencji, więc to jest Saigon. Jest 400, 500, 600 osób na audycji, no jest dosłownie Saigon. Często jest tak, że dostaje się też private call, czyli po prostu dostajesz jakby po prostu zaproszenie od swojej audycji, od swojej agencji, że dostałeś zaproszenie jakby na prywatną audycję, która jest do czegoś tam, nie wiem, na przykład do jakiegoś teledysku, do jakiegoś klipu, do jakiejś trasy i coś tam.
Więc wtedy na takiej prywatnej audycji to już tylko i wyłącznie zależy od choreografa, tak naprawdę, ile osób zostało zaproszonych. Bo tak jak mówię, byłam na jednej prywatnej audycji, gdzie było tylko i wyłącznie 5 osób, byłam na drugiej prywatnej audycji, gdzie było 70 osób. Więc to bardzo i wyłącznie zależy od choreografa, a często jest tak, że po prostu dostajesz direct booking, czyli ktoś cię bookuje po prostu. Stricte chce ciebie na tego i tego joba i jakby tyle. Tak? Wtedy dostajesz tylko maila od agencji, że czy jesteś dostępny w tych terminach, czy jakby potwierdzasz to, czy zgadzasz się na tą współpracę, czy to ci odpowiada. I wtedy po prostu to już dzieje się, leci dalej. Ja tylko jedna uwaga, kochani. Znacznie wcześniej był czas i możliwość zadawania pytań. Niestety, ze względu na to, że Jak? zalaliście mnie pytaniami do Antos, nie jestem w stanie dzisiaj zadawać waszych pytań tutaj z czatu poniżej. Niestety, no jakby musimy to jakoś zorganizować. Kolejnym razem Otóż zapraszam to. do zadawania ich w okienku. Antos też udostępniła tę informację, więc musicie się jakoś zorganizować, bo się nie wyrobimy. Otóż to, Antos, otóż słuchaj, to. to ja teraz zapytam trochę bardziej biznesowo. Jak Jop. wyglądają stawki w Stanach, porównując je do polskich standardów? Jakie tam jest podejście do tancerza? A jak to u nas wygląda? Bo też masz doświadczenie z polską sceną u wielu polskich gwiazd. To tak jak mówię, w Polsce różnie to bywa. Nie mogę powiedzieć, że jest dużo gorzej, że tutaj jest lepiej. Ale tak, no wydaje mi się, że w Polsce mimo wszystko nadal, że mamy ten XXI wiek, to ten zawód nie jest doceniany tak, jak być powinien. Mimo tego, że mamy XXI wiek. I nie chodzi mi to tylko i wyłącznie o osoby, które tańczą w telewizji bądź pracują w telewizji. Chodzi mi nawet o instruktorów, którzy prowadzą zajęcia i prowadzą warsztaty. To, jakich ludzie czasami wymagają stawki za godzinę, jaką poświęcasz i oddajesz się temu, naprawdę wydaje mi się, że ludzie czasami nie zdają sobie z tego sprawy. Ty nie przychodzisz tylko i wyłącznie na zajęcia i poświęcasz tylko i wyłącznie godzinę ze swojego życia, żeby poprowadzić te zajęcia. Nie. Ty musiałeś spędzić 15 lat na sali, żeby się nauczyć tego wszystkiego, co chcesz przekazać ludziom. Ty musiałeś spędzić ileś godzin, żeby wymyślić tą choreografię i dopiero ta godzina, którą prowadzisz zajęcia, to jest jakiś tam dodatek do twojego życia, które po prostu całkowicie oddajesz swojemu tańcu. Więc jakby ludzie, wydaje mi się, że nie zdają sobie tego sprawy i nawet czasami, jak zdarzało mi się takie przypadki, gdzie ludzie w Polsce proponowali mi, że dostałam na przykład maila. Hej, chcielibyśmy współpracę, czy mogłabyś wymyślić choreografię do tego i tego? Choreografia na przykład 10 minut, czy mogłabyś to zrobić już na jutro za taką i taką stawkę? I ty masz to. 10 minut. Słucham. Po pierwsze, 10 minut? What? Po drugie, na drugi dzień? Jakby, okej, okay, rozumiem. Są różne sytuacje w życiu, tak? Ale jeśli ktoś podchodzi do sytuacji naprawdę na serio, to wydaje mi się, że też jakby nie powinien, nawet jeśli się na czymś nie zna na naszej branży, na branży tańca, powinien poczytać, dowiedzieć się cokolwiek. Antos, no Też. czy mam rozumieć, że w Stanach nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać? Tak jak mówię, stawki są różne i są tutaj różne joby. Niektóre joby są mniej opłacalne, niektóre są takie, że ludzie potrafią robić nawet za free, tak samo jak u nas. Działa to zupełnie tak samo. Więc tak jak mówię, tutaj, jeśli faktycznie jesteś w tej agencji, to faktycznie walczysz o to, żeby ta stawka była taka, jaka powinna być. Tak? Przypuśćmy, nie wiem, tak jak byliśmy nawet w Miami. Przez 2 miesiące siedzieliśmy w Miami. No tak. Każdemu musieli zapewnić mieszkanie. Każdy mieszkał sam. Tak? Wysoki Więc standard. jakby, mówię, mieliśmy przez 2,5 miesiąca, mieliśmy po prostu cały kompleks, coś ala, nie wiem, typu budynek hotelowy czy coś i każdy miał po prostu swoje mieszkanie, tak? Jakby 2,5 miesiąca prób po 10 godzin na sali z tymi samymi ludźmi potrzebujesz czasami czasu dla siebie, żeby No tak. odpocząć, tak? Więc jakby każdy miał swoje miejsce, był fizjoterapeuta, było wszystko, więc jakby faktycznie my Czyli czuliśmy się. poniekąd te przygotowania i w ogóle to organizacje znacznie zapewne lepsze niż w Polsce, prawda? Tak, to na No bo jeżeli pewno. mówisz mi, że mieliście prywatne pokoje, był fizjo, mieliście wszystko, Tak. to już samo to daje nam do zrozumienia, że jednak Tak. poziom organizacji jest znacznie wyższy. Tak. Wiadomo, że bywa różnie. I tak jak mówię, ja też byłam zaskoczona, bo myślałam, że ja wejdę, to będzie po prostu pokój hotelowy i wszystko. A to było po prostu całe mieszkanie dla mnie, tak? Po prostu cały. No tak. Więc jakby to był też naprawdę gdzieś tam szok. Wiadomo, że jakieś inne tam rzeczy, które robiłam w LA czy coś, też zdarzały się różne sytuacje.
I czasami też były jakieś opóźnienia czy przedłużenia na planie. Ktoś na przykład, nie wiem, nie chciał zapłacić za opóźnienie na planie, bo tutaj ludzie faktycznie tego pilnują, że jeśli jest, spędzasz więcej godzin na planie niż powinieneś, to faktycznie agencja walczy o to wszystko, że dostajesz wtedy nadwyżkę pieniężną, no bo to jest twój czas zabrany i wszystko. Ale mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że do tej pory te wszystkie rzeczy, które zrobiłam w LA, były takiej wartości, że naprawdę byłam pozytywnie zaskoczona i czułam się po prostu doceniona jako tancerz, że faktycznie jest to mój zawód, ja czuję, że oddaję się temu w 100% i ktoś po prostu płaci za to wszystko, co ja, że tak powiem, oddaję w danej sytuacji. Antos, w jednym z wywiadów powiedziałaś, cytuję: jak przebywam w Polsce, to zdecydowanie tęsknię za palmami, które tutaj są wszędzie i wiem, że to może źle zabrzmi, ale brakuje u nas szczerych i uprzejmych ludzi. Co tak naprawdę miałaś na myśli? Jacy są ludzie w Stanach? Jak wygląda komercyjna scena taneczna, a jak to jest u nas z twojego punktu widzenia? Żeby tutaj nie powiedzieć tego źle, muszę się zastanowić. Ale tak jak mówię, nawet sama moja przeprowadzka do Stanów w sumie zaczęła się od tego, że zaproponowały mi ją dwie osoby, których zupełnie w życiu nie znałam i poznałam je dopiero jak byłam pierwszy raz w Stanach. Tak jak mówię, którzy nie mieli o mnie kompletnie żadnego pojęcia, po prostu widzieli tylko i wyłącznie to, jak tańczę. Więc to już mi dało trochę do zrozumienia. W Polsce nieraz mimo wszystko, gdzie tak jak mówię, gdzieś tak otaczałam się w miarę, wydaje mi się, prawie zawsze miłymi i życzliwymi ludźmi i tym wszystkim, ale mimo wszystko zdarzały się parę takie sytuacje, gdzie potrafiłam na przykład odczuć na sobie, że kurczę, ty masz dopiero, nie wiem, to byłam 22 lata, 21 lat, robisz takie rzeczy, pracujesz w telewizji, że to jest niemożliwe, chyba ci się poprzewracało w głowie, bo myślisz, że byłaś weekend dance, to możesz robić wszystko. Więc tak jak mówię, często ludzie patrzą na Przez wszystko przez pryzmat. pryzmat tego, co się robi, lub przez pryzmat tego, co się dzieje na Instagramie. Tak jak mówię, to jest Instagram. Nie każdego życie wygląda tak, co wrzucamy. Nawet na zdjęciu sól wygląda jak cukier. Ok? Więc tak naprawdę nie patrzę na wszystko przez pryzmat tego, co widzimy, bo to jest oczywiste, że nie wszyscy będą wrzucać to, że mają zły dzień. Ja, jak jeśli mam zły dzień, to po prostu nic nie wrzucam i tyle. Oczywiście ludzie chcą widzieć tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy i fajne aspekty z naszego życia. Oczywiście dzielmy się tym, nie ma w tym nic złego. Ale tak jak mówię, no, ciężko było czasami w Polsce zrobić coś, powiedzieć coś, bo od razu każdy po prostu krytykował cię za to, że nie wiem, a kurde, przyszła na zajęcia, tu jest bardziej rozebrana i coś tam już chce pokazać. Jakby tutaj jest, wydaje mi się, takie trochę większa wolność umysłu, że ludzie nie oceniają cię przez to, za to, jak wyglądasz, co zrobiłeś, lub co pokazujesz na Instagramie, tylko oceniają cię po prostu za to, co pokazujesz w danym momencie, jak wygląda po prostu twoja etyka pracy i tyle. Po prostu pokazujesz i udowadniasz jakby swoją pracę i szacunek do swojego zawodu cały czas. Więc tutaj ludzie są, że tak powiem, ogromnymi obserwatorami, więc trzeba mieć się na baczności dosłownie cały czas. Z kim się rozmawia, z kim się zadaje, jak się zachowujesz, co przekazujesz, uważaj na swoje słowa, cały czas staraj się być miłym i komunikatywnym, ale też, tak jak mówię, uważać, bo jest tutaj też bardzo dużo osób, które próbują to wykorzystać. Antos, tak w skrócie poproszę już, jaki wpływ na naszą karierę, pracę mają social media? Uważam, że ogromną. Uważam, że ogromną, szczególnie nawet teraz w momencie pandemii, kiedy tak naprawdę każdy scrolluje i ich kciuki po prostu płoną. To wydaje mi się, że ogromną, ale trzeba też umieć zachować tym lekki dystans. Na przykład, tak często się też z tym spotkałam właśnie w Polsce, w sumie nawiążę do poprzedniego pytania, że często gdzieś tak znajomi z mojego świata tanecznego mówili, po co ty wrzucasz to wszystko na Instagram, po co ty to postujesz, po coś tam, po coś tam, po coś tam. Postuję po to, żeby mieć kontakt z ludźmi, żeby pokazać im kawałek mojego życia. Kawałek, ale ten kawałek, którym ja się chcę dzielić, tak? Pewna część życia nadal zostaje tylko i wyłącznie dla mnie. Teraz tak naprawdę przez Instagram to jest twoje CV, szczególnie tutaj. Czasami ludzie tutaj nawet nie pytają o twoje CV na kartce, tylko po prostu wpisują, ok, jak się nazywasz? Klik, 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 sprawdzają. Wszystko po kolei, tak? Więc jakby twoje imię i nazwisko to jest marka, którą budujesz w sieci.
tak? To, co wrzucasz do sieci, to zostaje na zawsze. Nawet jeśli usuniemy jakieś zdjęcie z Instagrama czy cokolwiek, to zostaje. To zostaje po prostu na całe życie. Więc naprawdę trzeba być uważnym, jak się promuje w sieci, co się wrzuca, co się mówi. Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, ale tak jak mówię, uważam, że każdy z nas jako tancerz nie powinien dbać tylko i wyłącznie o swoje ciało i o swoją motoryczność i wszystko, co jest z tym związane, ale również o nasz wizerunek po prostu w sieci i po prostu jakby dzielić się z tym z ludźmi, tak? Bo my jakby, że tak powiem, żyjemy tym, że ludzie się nami interesują, ludzie się nami inspirują, ludzie się od nas uczą. Więc musimy jakby również się tym dzielić z ludźmi. Nie możemy się zamykać na świat, ale trzeba być tym ostrożnym, bo no mówię, social media jest to ciężki kawałek chleba, więc tak, więc tak jak mówię, trzeba się umieć sprzedać, ale godnie. Godnie. A to powiedz mi, bo dużo osób na ciebie patrzy i zastanawia się, jak dojść do celu, jak osiągnąć swoje marzenia. Jak twoim zdaniem należy kierować swoją taneczną karierą? Od takiej strony bardziej biznesowej, na co zwracać uwagę? Na co zwracać uwagę? Mogę szczerze z ręką na serce powiedzieć, że ogólnie zawód tancerza jest bardzo, nie tylko i wyłącznie pracochłonny, ale pochłania masę pieniędzy. Zacznijmy od tego. Więc moja taka rada, mimo że mam 23 lata, radzę już wszystkim to robić, bo wiem, że mimo wszystko nadal jest dużo osób starszych ode mnie, ale nadal nie ma tego w głowie. Oszczędzać. Oszczędzać pieniądze. Uwierzcie mi, jeśli chcecie coś osiągnąć w tańcu, pierwsza rzecz to oszczędzanie pieniędzy, nie wydawanie ich po prostu na lewo, prawo, 10 tysięcy innych rzeczy. Wiem, że tancerze mają to sobie, że chcemy wyglądać fajnie, chcemy wyglądać cool, mieć fajne ciuszki, nowe buty, wszystko. Oczywiście, oczywiście, że tak, ale uwierzcie mi, na wszystko przyjdzie czas. Jeśli chcecie coś zrobić, oszczędzajcie pieniądze, tak jak mówię, później z tych pieniędzy możecie zainwestować, lecieć na warsztaty do Londynu, lecieć na warsztaty do Grecji, tam was może ktoś zauważyć, złapać jakiś kontakt, więc tak jak mówię, na pewno w dobrą stronę inwestować swoje pieniądze. Antoza, powiedz mi, ja tak od strony bardziej technicznej, jakieś podchwytliwe zapisy w kontraktach, współpraca, na co zwracać uwagę, na co często tancerze się łapią. Od tej strony bardziej biznesowej chciałbym zapytać. Na pewno czytać wszystko. Czytać wszystko. Ja wiem, że my jesteśmy z reguły nauczeni takiego, że dostajemy coś i to jest tak, okej, okay. Podpisuję. Nie, uwierzcie mi, teraz trzeba czytać wszystko. Dla mnie nie istnieje coś takiego jak umowa słowna. Po prostu nauczyłam się tego. Czy to jest znajomy, czy to jest osoba biznesowa, czy to jest... Nie ma takiej opcji. Jeśli ktoś chce coś ze mną zrobić, proszę o wysłanie umowy na maila lub proszę mi dać umowę wydrukowaną, ja to przeczytam, dam znać. Jeśli ja mam jakieś zawsze jakieś ale do tego lub chcę coś dodać, po prostu mówię, chciałabym dodać swój paragraf taki i taki, ponieważ ta osoba wymaga ode mnie jakichś warunków, ale ja również czegoś wymagam, tak? To działa w dwie strony. Nie można zawierać umowy tylko i wyłącznie w jedną stronę. Więc tego się na pewno nauczyłam, żeby czytać, zawsze czytać i wszystko sprawdzać, znać swoją wartość przede wszystkim. Jeśli ktoś nam proponuje jakąś stawkę, my się na nim nie zgadzamy, bo uważamy, że to jest za mało, to nie zgadzajmy się tylko i wyłącznie, żeby zrobić, by zrobić, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto może to zrobić za przysłowie 50 zł, ale uwierzcie mi, jakość zawsze się obroni. Więc jeśli się nie zgodzimy, bo uważamy, że to nie jest nasza stawka, nie zgadzamy się. Uwierzcie mi, że prędzej czy później ta osoba do was wróci i przekona się, że po prostu jesteście warci tyle, ile od siebie wymagacie. Więc tak jak mówię, nigdy nie schodźcie ze swojej stawki tylko i wyłącznie dlatego, żeby coś zrobić, bo to nie jest tego warte. Zrobicie tego joba i potem będzie co? Nic. Uwierzcie mi, tą stawkę, którą komuś mówicie lub na ile się wyceniacie, ona nie idzie tylko do tej osoby. Uwierzcie mi, świat tańca jest ogromny, ale jest bardzo mały. Ludzie rozmawiają, ludzie przekazują wszystkie informacje, więc tak naprawdę uwierzcie mi, że takie rzeczy rozchodzą się w przeciągu 5 sekund. Antos, było dużo pytań od internautów. Czas niestety nasz dobiega końca, bo czeka nas jeszcze Kaczorek, więc ja poproszę w jednym zdaniu, bo internauci i twoi fani zalali mnie po prostu pytają, więc poproszę cię, tak muszę zrobić selekcję. W jednym zdaniu, dobrze? Już w jednym zdaniu. Jak zostałaś przyjęta w Stanach jako Polka? Wszyscy na początku myśleli, że jestem z Rosji. Bang. Więc to też było, ja mówię tak, co? Tak, ja mówię, tak, jestem z Polski. Czyli to w Rosji? Bez komentarza.
Później jak się trochę opaliłam, myśleli, że jestem latino, więc też w ogóle bez komentarza. Ale ogólnie bardzo pozytywnie. Ludzie tutaj, ogólnie na ludzie z Europy reagują bardzo pozytywnie, więc byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i tak, mogę powiedzieć, że zostałam przyjęta z otwartymi rękoma. Okej, lecimy dalej. Co amerykańscy tancerze sądzą o Polsce? Co słyszeli o tancerzach i eventach polskich? Znają Polaków ogólnie jako bardzo pracowitych tancerzy i bardzo full-outowych. Mówię tutaj, że właśnie wszyscy zawsze mnie pytają właśnie, czy o mnie, czy o Mańka, czy o Janusza, więc zawsze mówię, no zawsze jak na was patrzymy, to wy jesteście tacy full-outowi i wszystko, a my tak. Ja mówię, w Polsce się tańczy. Ja mówię, to nie są tanuszki, tylko w Polsce się tańczy. Więc tak, naprawdę znają Polaków z bardzo dobrej strony i ogólnie uważam, że poziom w Polsce jest bardzo wysoki. I naprawdę zawsze ludzie są pod wrażeniem. Powiedz mi, czy Paris podczas audycji wybiera tylko pewniaków? Więc nie było audycji do Super Bowl, był to dosłownie private call, czyli wybrane czy osoby pewniaki. Po prostu. Tak, dostałem maila od agencji, że po prostu choreograf chce zabukować tą i tą osobę, więc po prostu ona dobierała cały skład. W jednym zdaniu, czy uważasz, że You Can Dance bardzo zaważył na twojej karierze tanecznej, czy tylko tak naprawdę trochę? Uważam, że na pewno w jakiś sposób zaważył na mojej karierze tanecznej, ale nie mogę powiedzieć, że jakby oddaję temu całe 100% całej mojej kariery i tego wszystkiego. Oczywiście You Can Dance pomógł mi się wybić i pomógł, że tak powiem, mi zaistnieć bardziej w świecie telewizyjnym i w tym wszystkim, ale tak jak mówię, ja już od samego początku wiedziałam, co chcę zrobić w swoim życiu i czy bym poszła do You Can Dance, czy bym nie poszła do You Can Dance, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że na pewno byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Okay. Bo zawsze o tym myślałam, zawsze chciałam to zrobić, niezależnie od tego, czy poszłam do programu, czy nie. Mówię, program może dał mi większą rozpoznawalność medialną, tak? Ale nie uważam, żeby w świecie tańca coś się tak naprawdę zmieniło, bo zawsze od samego początku starałam się mocno stąpać po ziemi w świecie tańca i po prostu robić to, co chcę zrobić i pokazać, że tak powiem, że się po prostu da mimo wszystko, tak? Okay. Anto, to już kończąc i puentujące, no chyba jedno marzenie masz już za sobą. Jakie jest kolejne? Jest... W sumie nie spodziewałam się, że w przeciągu tego ostatniego roku spełni się tyle marzeń z mojej tam listy, którą mam, że uda mi się aż tyle rzeczy wykreślić, więc mogę szczerze z ręką na sercu powiedzieć, że nadal podchodzę do tego z ogromną pokorą, ale jestem też gdzieś tam z siebie dumna w głębi serca. Następna rzecz, to na pewno chciałabym zrobić jakąś międzynarodową reklamę. Nie wiem dlaczego. Tak jest moje marzenie. Why not? I na pewno pojechać na trasę koncertową, taką światową, światową. Nie chcę nic więcej zdradzać, bo nie powiem, że Rona popsuła dużo rzeczy, ale nieważne, bądźmy silni, mam nadzieję, że też w kominie. Ale tak, na pewno jakaś ogromna trasa światowa, czemu nie, sięgajmy wysoko. I tak, jest dużo gdzieś tam takich pojedynczych, małych marzeń lub też dużo takich rzeczy, których nie spodziewałam się, że już się w sumie spełnią. Więc tak, cały czas do przodu i tyle. Mówię, nawet małe marzenia to jest coś super, więc też nie starajmy się zawsze sięgać nie wiadomo jak, tylko cieszmy się też nawet z małych rzeczy i tyle. Ważne, żeby działać, nie? Super, Antos. Ja ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Lecimy to dalej. Ja dziękuję. No i życzę ci dużo zdrówka w tym ciężkim czasie i życzę ci samych sukcesów, aby wszystkie twoje marzenia się spełniły. Wysyłam dużo pozytywnej energii. Ja również. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Ja. Pa, pa. Wysiączki. Pa, pa. Kochani, i tym miłym akcentem jedziemy dalej. Nasz kolejny gość. Tancerz, instruktor tańca, zwycięzca telewizyjnego programu Got to Dance, tylko taniec. Finalista takich programów tanecznych jak World of Dance, czy nawet chociażby Mam Talent. Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w wieku 8 lat od b-boyingu. Sędzia wielu prestiżowych i międzynarodowych wydarzeń tanecznych w Europie. Brał udział w wielu licznych przedsięwzięciach artystycznych. Zawody taneczne, teledyski, spektakle, reklamy, pokazy na terenie całej Europy. Jednym słowem artysta. Szacunek wśród publiczności i międzynarodowej społeczności tanecznej zdobył wywalczając tak naprawdę to tytułami z wielu prestiżowych zawodach tanecznych. Jako pierwszy Polak wygrał w Berlinie eliminację do amerykańskich zawodów World of Dance 2015. W duecie z Adrianem Lipińskim jako pierwsi Polacy w historii naszego kraju
brali udział w finałach najbardziej prestiżowych zawodach street dance na świecie, Jazz Debut w Paryżu. Przedstawiam Wam Michała Kaczoreksa Kaczorowskiego. I już się z nim łączymy. Więc zacznę od początku na szybko, zwięźle i na temat, że generalnie mój dzień nie różni się za wiele przed pandemią i w czasie pandemii, gdyż jedyne co to po prostu poodwoływali mi wszystkie joby, czyli wszystkie weekendy nagle stały się wolne, wszystkie dni miast, wszystkie pokazy firmowe, wszystkie performance, do których się przygotowywałem względem jakiejś firmy, które musiałem przygotować pod jakąś firmę, też mi odwołano, sędziowania, generalnie joby tylko odpadły, bo tak naprawdę wszystkie rzeczy, które wcześniej robiłem, czyli jakaś medytacja, siłownia, książki, kontakty z ludźmi, treningi, lekcje prywatne, to cały czas praktycznie jest, chociaż nie, jeszcze mi odwołano w sumie wszystkie lekcje prywatne mi padły, bo online jeszcze nie wznowiłem, one ruszą od następnego tygodnia, ale na razie gdzieś te wszystkie lekcje padły, a tak to w tym samym czasie jakby zawsze, wiesz, jestem zdania takiego, że jeżeli życie nie pozwala ci, blokuje cię w czymś albo nie pozwala ci czegoś zrobić, nie wiem, złamiesz rękę, to należy się zastanowić, co ci to daje, nie? I co jak możesz to wykorzystać na plus i jak możesz znaleźć ku temu, wiesz, jakieś rozwiązania. Ja akurat znalazłem czas na to, na rzeczy, na które wcześniej nie miałem aż tyle czasu, czyli na przykład na książki, na rozkminianie jakichś innych pokazów, więcej jeszcze czasu na czytanie o różnych biznesowych rzeczach. Więc jakby ja aż tak tego nie odczuwam. Ja dalej, wiem, czyli dalej poświęcasz ten czas dla siebie, żeby się skupić na sobie. Tak, jasne, że tak. Oczywiście, że tak. Czy ja dobrze rozumiem, że ty tylko jakby utrzymujesz się z tańca, nie? Tak. Okay, jestem tym tancerzem. Tak, jestem tym tancerzem, który ma tą przyjemność, żeby żyć z tańca, z czego bardzo się cieszę, że mam taką możliwość i mam nadzieję, że to utrzymam jak najdłużej. Kaczorek, powiedz mi, jakie ty masz podejście do bitew? Czy ty jakoś specjalnie się przygotowujesz? Bo ja cię widziałem nieraz, bo znamy się już trochę. I zawsze jesteś mega zdeterminowany, jesteś mega skoncentrowany. Tak. I ja nie wiem, czy ty jedziesz na patentach, czy ty masz jakąś swoją strategię, czy ty po prostu, nie wiem, masz jakieś ofa, że wchodzisz, jest boom i po prostu jest inny świat. I jaki jest twój sposób i motyw na to wszystko? Wiesz co, kwestia eventów na pewno, zawodów nie jest już dla mnie tak kluczowa jak kiedyś, bo w perspektywie czasu, wiesz, jak stajesz się coraz starszy, to priorytety ci się troszkę zmieniają. Oczywiście te zawody nadal gdzieś są istotne, bo one cię podpalają. Fajnie jest po prostu, wiesz, komuś złoić dupę i fajnie jest dostać w dupę, nie? I to jest po prostu super i zawsze gdzieś ten ogień, wiesz, mały zostaje. Bardziej jakby ja mam coś takiego, że od, nie wiem, 15-16 roku życia do dzisiaj, do 26 roku życia to, w czym się najbardziej realizowałem, spełniałem, wypełnia inny okres czasu, nie? Czyli na przykład, wiesz, na początku były to zawody, nie? Potem była to nauka, potem były to pokazy, żeby rozwijać performance'y i w zależności od tego, wiesz, na jakim gdzieś tam etapie jesteś, to inne rzeczy cię bardziej rajcują, nie? Nie możesz wszystkim rzeczom poświęcić tyle samo czasu, no bo nie da rady się ciągnąć 5 srok za ogon, nie? No tak. Powiedz mi, czy może inaczej. Czy ty jesteś tancerzem, czy ty określasz się już mianem artysty? Określam się jako mianem artysty. Przede wszystkim z punktu takiego, że ja artystycznie, najbardziej artystycznie podchodzę do pokazu, do performance'ów, do interpretowania swoim ciałem muzyki i układania tego w jakiś unikalny sposób i w jakąś historię. I w tym względzie widzę siebie jako artystę. Ale ty masz jakiś na to patent? Wiesz co, patent? W sensie, no, ja na przykład mam, powiem ci osobiście tak, że jeżeli ja wchodzę na battle, tak, przed batelkami jest rozgrzewka, leci muzyka. Ja staram się totalnie wyłączyć. Ja już z kimś o tym rozmawiam. O, z Ewą. Dokładnie tutaj na wieczornych pogaduchach. Ja staram się totalnie wyłączyć i nie reagować na to, co się dzieje dookoła, czyli skupiam się na swoim ciele, na muzyce, żeby złapać vibe, żeby się skoncentrować. Jasne. Ewa przykładowo z tego, co mi mówię, ona nie je, bo jak jest na głodzie, jest bardziej i wtedy łapie, ma lepszą koncentrację. Więc jaki ty masz patent?
Wiesz co, ale pytasz o zawody tylko, tak? Tak, tak, no bo głównie teraz chciałbym na razie zatrzymać się na wąku tanecznym, jeśli chodzi o street dance, zawody. Do kwestii Jasne. Komercyjnych i pozostałych rzeczy przejdziemy potem. Jasne, wiesz co, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie mam czegoś takiego, że się głodzę, chociaż wiem, że lepiej jest nie zjeść niż zjeść, bo wtedy po prostu jesteś lżejszy i lepiej ci się tańczy. Aczkolwiek wiem, już nauczyłem się gdzieś tam, wiesz, ćwicząc na siłowni i interesując się żywieniem, nauczyłem się, co mi służy, a co nie. Więc w kwestii żywienia wiem, co, gdzie mniej więcej, o której godzinie mam zjeść i czuję się lekko. Więc pozwalam sobie, wiesz co, przede wszystkim na skupienie. Robię krótką medytację i to jest dla mnie najlepsze. Wyciszam się, uspokajam, skupiam się do wewnątrz. Jest super i wtedy podczas, jeżeli ja chcę, bo to wszystko zależy od tego, jak potoczy się walka, ale jeżeli ja chcę skupić się tylko i wyłącznie na sobie i na muzyce i nie myśleć o 20 milionach bodźców, które w każdej sekundzie podobno przyciągają naszą uwagę, to mogę to zrobić i to jest super i polecam każdemu, żeby się tego wyuczyć, bo wiem, że jest wielu wspaniałych tancerzy i z wieloma trenowałem, wielu ma wspaniałe umiejętności, tylko nie każdy ma po prostu tą psychikę, która w miejscach, gdzie oni by nie chcieli, ucieka właśnie im i nie mogą się skupić na tym, na czym chcą. Kaczorek, to ja ciebie zapytam, to samo, co przed chwilą pytałem Klaudii. Jaki wpływ na naszą karierę pracy mają social media i co jest najważniejsze, szacunek w social mediach czy szacunek w realnym życiu na scenie? Dlaczego pytam? No bo i ty, i Klaudia, i ty macie ogromny bagaż doświadczeń. Ciebie można prawie teraz zobaczyć w każdej reklamie, w różnych projektach, reklamach, eventach. Nawet już nie jako tancerz na zawodach, tylko bardziej jako gość, członek, który reprezentuje, robi jakieś show. Co twoim zdaniem jest ważniejsze? Wiesz co, to od każdego zależy indywidualnie. Ja nie powiem, co jest ważniejsze. To kwestia kreowania siebie w social media i kwestia kreowania siebie w realu to są i kwestia kreowania siebie na scenie to są trzy kompletnie inne rzeczy, uważam. I wiesz, jako artysta siebie na scenie możesz budować w kompletnie inny sposób. Życiowo, no to po prostu musisz uczyć się siebie, być naturalnym. A jeżeli chodzi o social media, to wiesz, to jest twoja wizytówka. Pytanie, wiadomo, że każdy z nas może zbudować sobie tam postać, jaką tylko chce. I niekoniecznie, tak jak nawet Klaudia, bo słyszałem, co mówiła, ona nie musi współgrać z rzeczywistością i w rzeczywistości być taka sama jak w social mediach. Ale umiejętne zarządzanie social mediami na pewno ma ogromny wpływ na zainteresowanie tobą pod względem marketingu. Ja nie uważam, żebym był w tym dobry czy topowy. Myślę, że daleko mi jeszcze od tego nawet dzisiaj przychodzi. Ale dzieje się. Ale dzieje się. Wiesz, dużo też daje ta możliwość tych social media, że możesz po prostu poza robieniem swojego portfolio, poza robieniem ofert, ludzie, którzy po prostu chcą znaleźć do ciebie kontakt albo się interesują tobą, albo to, co ty dotychczas zrobiłeś, możesz to automatycznie w każdej sekundzie to udostępnić i wiesz, i twoi najbliżsi mogą to zobaczyć, i ludzie ze sceny mogą to zobaczyć, i ludzie, którzy są reklamodawcami mogą to zobaczyć i wiesz, więc jakby to jest najczęściej skierowane do różnych grup społecznych, czy do różnych grup, które mogą być potencjalnie zainteresowani współpracą z tobą i to jest fajne, nie? Ale kwestia tego, wiesz, co jest ważniejsze, to jest strasznie, strasznie trudne, wiesz, subiektywne pytanie, subiektywna odpowiedź i nie umiem ci odpowiedzieć, co jest ważniejsze, wiem tylko tyle, że po prostu każdy z nas buduje sobie w social mediach to, co chce, a w realu najczęściej też to inaczej wygląda, nie? Kaczorek, powiedz mi, co ci te wszystkie produkcje, liczne produkcje, wszystkie programy taneczne dały. Jeśli chodzi mi o bardziej jakiś bagaż doświadczeń tanecznych, bardziej w tą stronę na razie chciałbym zapytać. Wiesz co, bagaż doświadczeń, mówisz o programach, tak? Tak, programy, reklamy, liczne produkcje, to po prostu jako produkcja, bo to nie jest event. Wiesz co, umiejętność operowania swoją osobom i swoimi umiejętność operowania swoimi umiejętnościami tanecznymi w sposób komercyjny, czyli umiejętność, tak jak to Klaudia określiła fajnie, sprzedania się, ale godnie. Nie? A, okej. Okay. Czyli mam rozumieć, że to jest jakby tylko jedyny wniosek. Jak Nie, to jest też umiejętność, wiesz, utrzymania się, to jest, wiesz, umiejętność pracy na scenie, to jest umiejętność wielu różnych rzeczy, nie? Ale mówię tak, wiesz, od strony bardzo, bardzo komercyjnej i od strony poruszania się między tym wszystkim, nie?
A tobie było ciężko jakby odnaleźć się w tym świecie komercyjnym? Bo jakby, wiesz, na street dance na początku dla nas, na pewno. A komercja, zresztą były kiedyś duże spiny o to, że streetowcy powinni odbiegać od komercji, a dzisiaj w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, no wszyscy za to zabiegamy. Social media, joby, nie joby, no wszyscy jakby dojrzeliśmy chyba też do tego, scena dojrzała do tego, że jednak jest to jeden z jednych wielu naszych wątków, gdzie możemy zarabiać po prostu normalnie, no bo na sam wiesz, jak jest ciężko się utrzymać. Kurczę, zdecydowanie gangster. Ja jeszcze pamiętam początki, jak ja zaczynałem, wiesz, tańczyć popping i ja już w wieku 15 lat pojawiłem się w programie Mam Talent, tam doszedłem do finału, wiesz, to była druga edycja, więc było tylko to Mam Talent i coś jeszcze i masa ludzi oglądała ten program. I ja pamiętam, jak jeszcze scena undergroundowa nie była tak otwarta na te komercyjne rzeczy. Ja i Lipski, który był z kolei w pierwszej edycji, a z drugiej strony on mnie tam zaprowadził. Cała scena, znaczy może nie cała, ale duża część sceny była przeciwko nam, nie? Byliśmy traktowani trochę jak, wiesz, jak wrogowie, nie? I wiesz, i to nie było przyjemne. Ja miałem 15 lat, fajnie, że byłem pod skrzydłami Lipskiego, bo wiesz, mniej więcej gdzieś on mnie tam poprowadził. I gdzieś, wiesz, mi może aż tak nie odbiło, ale te początki dla, wiesz, dla psychiki młodego człowieka, pojawienie się w telewizji, komercja, kamery i tak dalej, to nie jest proste, na pewno to nie jest proste, wiesz, jakby nie zdajesz sobie na wczesnym etapie swojego życia, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to jak zostaniesz pokazany w telewizji, tak ludzie cię potem odbierają i myślą, że ty taki jesteś, że cię znają i tak dalej, a niejednokrotnie jest tak, że wiesz, z twojej wypowiedzi czysto z ujęć są cięte tak różnie, w różny sposób rzeczy, że twoja wypowiedź jest albo twoja osoba jest przedstawiana w kompletnie innym świetle, niż ty byś sobie tego życzył. Nie? Więc wiesz, potem musiałem zwracać uwagę na to. O, czekaj, zacięło nam. O, teraz osób, wróciłeś. Mów dalej. Potem musiałeś zwracać uwagę. Czy mój ton Tak, potem musiałem zwracać uwagę też, często na to zauważyłem, czy wiesz, czy mój ton głosu, czy to jak podniosę, wiesz, ręce, czy coś, czy ja nie zostanę źle odebrany, bo widziałem po twarzach, wiesz, obserwuj, i tym bardziej ja jestem w ogóle już obserwatorem i wiesz, po twarzach ludzi widzisz jakiś grymas, że coś nie pasuje, że coś jest nie tak, że coś tu nie gra, nie? Więc jak ty zastanawiasz się nad sobą, czy jesteś okej, wiesz, to buduje duże komplikacje psychiczne w momencie, gdy wiesz, masz 15 czy 16 lat, nie? Dodatkowo, wiesz, jak dorastałeś w środowisku, w którym nie było za dużo pieniędzy i wychowywałeś się bez ojca, nie? Gdzie nie miałeś, wiesz, stabilnego autorytetu, to moim zdaniem to może budować duże gdzieś tam problemy psychiczne, tym bardziej dla młodych ludzi i generalnie ja na przykład osobiście po wystąpieniu w 3 programach Talent Show do tej pory nie jestem za tym osobiście, żeby dzieciaki były w takich programach. Nie? Do przynajmniej 15-13 roku życia uważam, że to jest bardzo niszczące i wiem, że bardzo trudno może być im nawet po prostu w szkole po tym, wiesz, jak reagują dzieciaki, a wiemy, że dzieciaki są różne i nie wszyscy są przyjemni. Nie? Okej. Okay. A powiedz mi, czy to wszystko jakby zmieniło, czy w ogóle zmieniło twoje podejście do tańca, czy bardziej to wszystko zmieniło się tutaj, w twojej głowie? Czy to wszystko zmieniło moje podejście do tańca i zmieniło moje głowę? Czy im bardziej podejście jako charakteru osoby, czy bardziej jako do samego tańca? O. Jedno i drugie. Wiesz, człowiek jest, wydaje mi się, postacią empiryczną i wszystkie doświadczenia, jakie przeżywasz w życiu, to gdzieś one ciebie kształtują. Więc wszystkie programy, wszystko, gdzie wystąpiłem, miało wpływ na to, co ja mam dzisiaj na pewno w głowie. Ale pytałeś jeszcze o co? To było moje pytanie kluczowe. Czy bardziej chodziło o to, że czy zmieniłeś w ogóle podejście przez te wszystkie komercyjne joby, zmieniłeś podejście do swojego tańca, czy tylko i wyłącznie tutaj zmieniło to się w twojej głowie jako podejście do ciebie, jako tancerza? Czy taniec, czy bardziej głowa i mentalne podejście do tańca? Mentalne podejście, bardziej głowa, nie? Bardziej głowa. Czyli jakby podejście do samego tańca i popingu, który jest dla ciebie charakterystyczny, nie odbiło też jakoś na twoim popingu. Wiesz co? Że przykładowo starałeś się robić bardziej coś komercyjnego, powiedzmy, tak? W sumie też, bo na przykład nauczyłem się, przepraszam, że wziąłem telefon, teraz może obraz być niestabilny, ale muszę podłączyć do ładowania telefon. Wiesz co? O, teraz słabo mi widać w ogóle, ale muszę podłączyć, bo inaczej nam się w ogóle
urwie rozmowa. Wiesz co, na przykład świat komercyjny i występowanie w nim pod względem podejścia do mojego tańca nauczył mnie chociażby o tyle, że... A, muszę to jakoś postawić. Bo to... Możesz trzymać w ręce, też nie ma kłopotu. Tak? Lajtowo? Tak, na luzie. No. Wiesz co, tego, że na przykład ty już wiesz, masz znajomość tego, że tańcząc wiesz, jaki ruch jest komercyjny, a jaki nie. Ty wiesz, potrafisz określić, co, jaki, w jaki sposób powinieneś tańczyć na scenie, robiąc pokaz dla firmy, czy gdziekolwiek indziej, jak powinieneś tańczyć na zawodach, jak powinieneś tańczyć w kołach. To są moim zdaniem kompletnie różne rzeczy od siebie. Ja wiem, co będzie przeciętnego człowieka nieznającego się na popingu, będzie mu się podobało, będzie go jarać, będzie go ekscytowało wizualnie, bo generalnie umówmy się, jeżeli chodzi o komercję, to chodzi głównie o efekt wizualny. O efekt wizualny. I tam, wiesz, jakość, technika, to jest cenne. Wiesz, style, tak, ludzie się... Postprodukcja. Nad tym, no. Tak, dokładnie, ludzie się nad tym nie zastanawiają, nie? Więc, a co innego jest, jak tańczysz na zawodach i sobie freestylujesz, czy w kołach. Ludzie czy... widzą cię od deski do deski. Tak, czy na treningu. Więc jakby to na pewno doświadczenia w tych programach, w sumie fajne pytanie, Piotrek. Słuchaj, zazwyczaj, już któryś raz ktoś mi to mówi, ja mówię, zazwyczaj staram się takie zadawać. Oczywiście dzięki pozdrawiamy Żurek i dzięki pozdrawiamy UFO, bo też tutaj widzimy wasze wypowiedzi. Kaczulek, to ja może z... Pozdro Żurek, pozdro UFO. Kaczulek, to jadę dalej. Pytanie od jednej z moich internautek. Czy w twoim życiu doświadczyłeś kiedyś podcięcia skrzydeł przez ludzi? Wiesz co, muszę się chwilę zastanowić. Podcięcia skrzydeł przez ludzi. Czy wiesz, czy ktoś się kiedyś taki znalazł, kto, nie wiem, może w życiu prywatnym nie wspierał ci, dobrze ci nie życzył, w środowisku tanecznym, czy nie mówił o nazwiskach, ale o takim... czy doświadczyłeś czegoś takiego, że ktoś podcinał ci skrzydła? Wiesz co... Wiesz, jest dużo młodych ludzi, którzy dzisiaj mają z tym problemy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, w szkole koledzy, koleżanki wyśmiewają, czy nawet w życiu, no to jest normalne, że różni ludzie nas otaczają. Więc pytanie do ciebie, czy twoja ścieżka, kariera taneczna była usłana różami, że tak powiem, że tak ci się ufarciło i że tak ci się to wszystko ułożyło, że naprawdę było okej, czy rzeczywiście miałeś jakieś trudności? Jeżeli tak, to jakie? Wiesz co, kurczę, to jest... Także musiał się naprawdę mocno zastanowić, jakie to konkretnie trudności były. Ale były jakieś? Tak, na pewno. Wiesz, to zawsze będzie. A jak ty sobie radzisz z takimi trudnościami? Poczekaj, zawsze było tak, jest i będzie, że wiesz, że jak tutaj jest ta ręka i jesteś tym paluszkiem, nie chcę pokazywać tego palca, no. Jesteś tym paluszkiem, który wystaje najwyżej, to ta reszta, która jest obok, bardzo ich tak, kurczę, kusi, gdzieś tam drapie po plecach, po piętach, żeby ciebie tak, kurczę, trochę ściągnąć, nie? I wiesz, i to chyba, nie wiem, czy to leży w naturze ludzkiej, nie wiem, czy wiesz, czy to trzeba z siebie wyrzucić na pewnym etapie, czy to jest jakaś dojrzałość, nie wiem, nie mam pojęcia, ale takie podcinanie skrzydeł było. Droga nie była nigdy usłana różami, bo tak jak mówiłem od samego początku, ja nie urodziłem się w bogatej rodzinie, wiesz, nie miałem ojca, ciężko było w ogóle, ja też nie uczyłem się jakoś genialnie nigdy i tak naprawdę ten taniec troszkę mnie uratował z różnych ciężkich rzeczy, które mógłbym doświadczyć. Z drugiej strony, jeżeli już byli ci ludzie, którym udało się podciąć te skrzydła, no to wiesz, staram się pamiętać, że jednak porażka to jest element, który najbardziej cię kształtuje w życiu. Nie? I to jest bardzo istotne. A jak ja sobie z tym radziłem, na początku trudno. Nie? Teraz w ogóle to przelatuje przeze mnie, bo gdzieś mam przepracowane pewne rzeczy, I jakoś tego mocno w ogóle nie odbieram. Ja wiem, że ta osoba bardziej szkodzi sobie niż mi, bo wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i jesteśmy jednym, więc jakby nie ma to na mnie dużego wpływu dzisiaj, nie? Rozumiem. Ja ci tylko mówię, że może zaraz nam zakończyć live, to się tym nie przejmuj, ja otworzę nowy i znowu cię zaproszę, bo niestety tak to technicznie wygląda, że po równej 60 minutach wyrzuca nas. Słuchaj, masz duże doświadczenie przy tych wszelakich produkcjach, współpracy i kontrakty, zawody, reklamy, no nie każdy tancerz ma do czynienia na co dzień z takimi rzeczami. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy takich przedsięwzięciach od naszej strony jako tancerzy? Jak kierować swoją
taneczną karierą. Mam na myśli cały czas tą biznesową kwestię, to o czym mówiłem wam, że chciałbym dzisiaj kluczowo na tym się skupić, jak podejść do tańca jako biznesu, bo no nie oszukujmy się, jest to kariera. Wiesz co, jest strasznie dużo elementów składowych, które budują to, czy ty to potrafisz, czy nie. Ja miałem tą przyjemność, że akurat wygranie programu pozwoliło mi zarobić pieniądze, które w dużej części przeznaczyłem na studia biznesowe i nauczyłem się jakby kilku rzeczy, ale nigdy nie jest tak, że teoria sprawi, że ty będziesz wszystko umiał, jednak życie weryfikuje, więc wiesz, jak ty to poprowadzisz? Nie wiem, jakieś kluczki prawne w zapisach kontraktów. Wiesz co? Miałeś coś takiego, że podpisałeś, a potem bum? Wiesz co, jest strasznie dużo elementów. Nie, ja się nauczyłem już zwracać uwagę na czytanie. W ogóle są też osoby, które, wiesz, potrafiły na przykład w umowie ci zapisać rzeczy, które o których w ogóle nie było rozmowy, nie? Na przykład, wiesz, dogadujecie stawkę, warunki współpracy, to ile będzie trwał pokaz i tak dalej, a w rzeczywistości potem czytasz umowę i mówisz, hej, tego tutaj nie było, tu musimy to usunąć, tu tego, wiesz, i często zaczynały się od nowa negocjacje. Zależy, z kim masz do czynienia, bo jeżeli są to osoby na przykład z dużych firm i mają doświadczenie w marketingu, No, jest. Mówiłem, to tak zapewne będzie. Skończyliśmy na tym, jak mówiłeś, że ci ludzie z marketingu, którzy są mega wyuczeni, chyba z nimi najciężej jest współpracować i się dogadać. Tak, ale wiesz co, padło mi jeszcze, jak się rozłączyliśmy, to padło mi do głowy jeszcze taka jedna rzecz w sumie, najistotniejsza, najciekawsza i najbardziej groteskowa, nawet bym usłyszał takiego stwierdzenia, bo często tancerzy, którzy robią różne pokazy po programach telewizyjnych, w czasie, przed, nie, to nie jest zawsze tak, że program jest wyznacznikiem i ty robisz pokazy, to wiem, że wiele tancerzy spotyka się z tym, że jak ktoś dzwoni, nie, i chce pokaz taneczny, firma, obojętnie co, i mówią, żebyś ty wycenił, nie, swój pokaz, ile to może potrwać. Nie? No i ty mówisz, że robisz... Ja już się nauczyłem to sprzedawać jako dwa bloki po pół godziny, nie? W kwestii razem z prowadzeniem, z wyciąganiem coś tam dzieciaków na scenę i robieniem krótkiej animacji. Fajne. Ale tak, ale wcześniej, wiesz, jeżeli to sprzedajesz jako pokaz trzyminutowy, czy nawet pięciominutowy i ty chcesz powiedzmy 1000, 2000, 3000 złotych, to ktoś, wiesz, drapie się po głowie i mówi, ale jak to, panie Michale, nie? 2000 złotych, czy 2, czy 3 za pięć minut tańca? No, chyba coś jest nie tak, nie? Tylko wiesz, ta osoba często, to jest tak, jak bierzesz powiedzmy sobie skrzypaczkę na wesele, albo na albo bierzesz kogoś, kto ma swoją sztukę, najczęściej zapiętą, musi mieć zapiętą w pokazie powiedzmy 4-5 minut, a jego umiejętności i mogą być wyceniane na nawet 5 czy 10 tysięcy złotych, znam takich artystów, ale oni, takich ludzi w Polsce jest na przykład 2, nie? Albo w Europie 5. I na przykład oni poświęcili na to całe swoje życie. I wiesz, ludzie mi nie płacą powiedzmy 1000, 2000 złotych za 5 minut tańca, czy komuś za 5 minut grania na skrzypcach, tylko płacą za to, że ja poświęciłem tyle czasu. Za to, że w Polsce są 3 osoby, które rozumieją zasady tego, co ja chcę przedstawić i mają umiejętności takie, że mogą to przedstawić i zrobić taki pokaz. I ludzie jakby często nie biorą pod uwagę, zamawiając taki pokaz, często nie biorą pod uwagę wartość, jaką ty wnosisz. Bo ta wartość może tyle kosztować, nie? Tylko umiejętność, trzeba też umieć ją przedstawić. Jakby po wielu gdzieś tam latach robienia tych pokazów nauczyłem się już, żeby to sprzedawać jako troszkę coś większego, nie? Albo w większej ilości, żeby nie tracić też klientów i tak podchodząc już stricte biznesowo. Ale jednak myślę, że jednym z pierwszych elementów, z czym ludzie się spotykają, tancerzy, performerzy, artyści, którzy robią, powiedzmy, mogą zrobić do 5 minut ten pokaz i chcą powiedzmy 1000 czy 2000 złotych, to znam to już, rozmawiając z niejedną osobą, że właśnie jest to pytanie, ale co pan oszalał, chce pan 1000 złotych za 5 minut tańca? No chyba nie. No tak. A powiedz mi, to jakbyś w skrócie polecił, czy też zasugerował innym tancerzom, młodym ludziom, jak kierować swoją taneczną karierą?
zasugerował, jak wiesz, chodzi mi o takie wskazówki. Wiesz co, przede wszystkim to jest na pewno rozwijanie, budowanie siebie, budowanie swojej marki, nawet chociażby w social mediach, budowanie swojej unikalności, budowanie swoich wizytówek w postaci swoich movesów, które są twoim paszportem i trochę takim elementem rozpoznawczym na scenie, oryginalnością, budować swoją oryginalność. Tak, cały czas mówię tutaj o budowaniu kariery, budowaniu swojej oryginalności, bo musisz się wyróżniać. Możesz się wyróżniać tańcem, możesz się wyróżniać osobowością, możesz się wyróżniać swoim outfitem, imidżem, czy jak to nazwiesz, swoim po prostu wyglądem, a możesz mieć wszystkie te trzy rzeczy i wtedy jest najlepiej. Musisz nauczyć się komunikować z ludźmi. Umiejętność komunikacji jest w ogóle podstawową bazą do budowania relacji z innymi ludźmi. Jak już zbudujesz jakąś relację z ludźmi, to musisz umieć im sprzedać to, jaki jesteś, kim jesteś i co chcesz w ogóle sprzedać i w którą stronę chcesz to poprowadzić. Czy chcesz to poprowadzić jako karierę, gdzie chcesz budować, pomagać, układać choreografię do reklam i różnych fajnych rzeczy, jak to robi Agas, co jest. Czy chcesz robić pokazy komercyjne dla firm i w różnych programach, tak jak ja, czy twoja kariera to też jest kariera taneczna, czy chcesz robić to tylko na zasadzie zawodów, musisz zdecydować, albo chcesz być tu i tu, ale myślę, że czym jesteś starszy, tym musisz bardziej się określić i wydaje mi się to bardzo istotne. W następstwie musisz nauczyć się budować ofertę. Nie portfolio. Znaczy portfolio może być pierwszym krokiem, ale portfolio i oferta to są w ogóle kompletnie dwie różne rzeczy. Nie bój się zasięgać opinii specjalistów. Nie jesteśmy najmądrzejsi. Ja myślałem, że wiem, jak budować ofertę, dopiero jak zapytałem osób, którzy prowadzą sieć portali i znają się na marketingu, budowaniu ofert, budowaniu swojego PR-u o wiele lepiej niż ja, dopiero uzmysłowili mi, w jaki sposób to powinno wyglądać, w jaki sposób się sprzedać i tą ofertę, tą wartość, jaką ty wnosisz, pokazać i sprawić, żeby ktoś ją chciał. Nie? Musisz nabrać umiejętności też odpowiadania na czyjąś potrzebę w kwestii organizacji imprez komercyjnych, czyli umieć pokazać się komuś w taki sposób, że on zrozumie, że o, fajnie, ja ciebie potrzebuję, ty jesteś fajny, ty do mojej imprezy wniesiesz funkcję dodatnią i to będzie coś. Na początku na pewno nie życzyć sobie nie wiadomo jakich stawek. Też nie sprzedawać się za grosze, ale to musi być małymi kroczkami. Trzeba iść do przodu i pamiętać o tym, żeby sobie tą poprzeczkę cały czas podnosić. To też jest ważne, żeby nie stać w miejscu. Żeby po prostu przez 5 czy 10 lat nie robić pokazów tylko na dniach Włocławka, Warszawy, Kutna czy innych rzeczy, tylko tak kierować swoją karierą, żeby to, co będziesz chciał w następstwie robić, żeby cię realizowało. Nie? Mieć też jakąś wizję na siebie, być trochę takim, przewidywać. Nie? Starać się przewidywać swoje... co będzie następstwem tego, że ja teraz sobie zaplanuję, że teraz będę robił pokazy. Nie? Na przykład, no bo ja się zastanawiam też, wiesz, jakie chcę robić pokazy, do kogo ma to trafić, gdzie ja bym chciał to sprzedać, nie? I jaki to ma sens, nie? Na pewno też korzystać w ogóle z ofert, jakie dostarczy nam internet. Teraz jest masa różnych konkursów dla tancerzy. Wiesz, zgłoś się tu nagraj choreografię. Tu przy okazji właśnie Aga wczoraj mi wysłała Do teledysku jest casting. Tak, do teledysku jest casting. Zobacz, nawet w dobie pandemii. Wiesz, możesz porozsyłać swoje oferty, bo masz więcej czasu. Więc jakby korzystać z tego, co masz, korzystać z tego, co ci świat oferuje i robić to w zgodzie ze sobą. Nie? Super. Mega fajna i wyczerpująca odpowiedź. A powiedz mi, ja jeszcze bym powrócił do tej kwestii, którą wspomniałeś, że niektórzy pracodawcy, tak ich nazwijmy, dziwią się, jak ty im mówisz. Mógłbyś spokojnie napisać poradnik. Poradnik, no na pewno.
Kaczorek, dużo pracodawców, ludzi, którzy są zainteresowani współpracą z tobą, mówi, że za 3-5 minut te 1000, 2-3 tysiące to za dużo, są może inaczej, nie za dużo, ale są zdziwieni tą stawką. Powiedz mi, czy to też nie jest poniekąd to, że wywodzimy się ze sceny street dance'u? Wiesz, że nie jesteś baletnicą, że nie jesteś tą znaną skrzypaczką, nie grasz na gitarze czy też pianinie. Wiesz co, moim zdaniem nie. Wiesz o co mi chodzi, też łapię to, co mi teraz jakby mam w głowie, że, tak. Że dla tych ludzi taniec jest tańcem. Wiesz o co chodzi, tak. Taniec, hej, tańczymy, hej. Czy to nie jest przypadkiem też tak, że jakby dla nich taniec jest po prostu odstaw, dostaw i dziękuję. No. Jasne. Wiesz co, ja postrzegając, dużo też zależy od tego, co wizualnie, jaki to, co przedstawiasz, ma wizualnie efekt, nie? Bo mi się wydaje, że jeżeli, wiesz, ktoś chce, ja nie mówię, że nie wiem, taniec towarzyski nie jest efektowny, ale mi się wydaje, że ja mam przyjemność też robić komercyjne rzeczy względem pokazów czy reklam, bo ruch, który popping oferuje, jest bardzo efektowny wizualnie. I mi się wydaje, że ludzie oczywiście kojarzą, mogą też kojarzyć, na pewno to jest jedna ze składowych, co ty powiedziałeś, że to jest tancerz, on chce tyle pieniędzy za zatańczenie, masz rację, ale ja jakby staram się zawsze w kulturalny sposób uzmysłowić komuś, z kim negocjuję, czy rozmawiam na temat pokazu, uzmysłowić, że wartość, jaką wnosisz, nie? Jaką ja wnoszę. Ja na przykład, wiesz, pokazuję, wysyłam mu wtedy mailem powiedzmy 30 sekund swojego najlepszego materiału z jakiegoś programu. Ja mówię, pan za to płaci, nie? Tyle i tyle, nie? Ja mówię, może 3 osoby w Polsce będą mogły to zrobić, nie? Tak szczerze mówię, może 3 osoby w Polsce, nie? I z takim doświadczeniem też nie wiem, ilu pan znalazł. I wiesz, jakby uzmysławiam wartość, jaką wnoszę. Nie? Ważne jest to, żeby osoba, z którą rozmawiamy, uświadomiła sobie wartość, jaką wnosimy. Tak, no ale z drugiej strony dla mnie to też jest zabawne. Jeśli ktoś cię zaprasza do współpracy i wie, kim jesteś, to czemu ty masz mu uświadamiać, kim jesteś? No? Wiesz, o co chodzi? Masz rację, ale nie zawsze się zdarza tak, że osoby, które ciebie zapraszają do współpracy, często jest to, wiesz, jakaś pochodna, chciałem powiedzieć, często jest to tak, że od kogoś dostał kontakt, albo często jest to ktoś, kto już cię kojarzy, tak jak w Warszawie, często wiem, że już są agencje, które kojarzą mnie, bo współpracowałem tu i tam i o, no to jak chcesz jakąś falę, to zadzwoń do skontaktuj się z Kaczoreksem i wiesz, oni dzwonią i rozmawiamy i okazuje się, że oni nie chcą na przykład do jakiejś reklamy, tylko na jakiś pokaz do kogoś, nie? I wiesz, bo wiedzą, że o, taniec robota to będzie efektowny, czy wiesz, czy nawet na... Taniec robota. Tak, czy nawet na wesele, tak ludzie nazywają, taniec robota, wiesz. A byłeś już na weselu jakimś? Rozmawiałeś jakąś imprezę? Rozkręcałeś? Znaczy to nie było na zasadzie rozkręcania imprezy, tylko po prostu umówiłem się, wiesz, na konkretny show i akurat było tak, że panna młoda była wielką fanką tego, co robię i jakby oglądała przez wiele lat mnie i bardzo chciała, nie? I świadek... A pan młody? Jakby to wszystko zorganizował. Wiesz co, no nie pytałem nie się go, wie. Nie miał z tym problemu, nie? Wszyscy no dobra, się, to wiesz, Filip fajnie... był przed czy po? Słucham? Brudzio był przed czy po? Po. Ale miło wspominasz te wesele. Tak, wiesz co, ja zrobiłem na niewielu weselach, zrobiłem na dwóch weselach, nie? Pokaz, ale na trzech licząc jeszcze kogoś z rodziny, nie? Okay. Ale wiesz, to nie było tak, że ja rozkręcałem imprezę, bawmy się, wiesz, kwiaty, wino, tutaj, wiesz, ja wyciągałem, wiesz, na koniec pokazu róże, nie? To nie. Kompletnie nie ta historia, tylko wiesz, ja normalnie mnie zapowiadał prowadzący, ja robiłem swoją robotę, raz albo dwa i wiesz, składałem życzenia parze młodej, faktura i do domu, nie? Okej. Okay. No i Brudzio, nie zapominajmy o Brudziu. I Brudzio, tak. Tak, dokładnie tak. Brudzio. Jakie, Kaczoreks, jest twoje marzenie? Marzenie, które może być blisko, tudzież daleko. Mordo, gdybym miał być szczęśliwy i w ogóle, gdybym miał być szczery i nie zastanawiać się nad tym, co chcę odpowiedzieć, to bym powiedział, że po prostu całe życie szczęśliwy i spełniony. I tego bym chciał najbardziej. Ale wiesz co, no z takiej pewnie pytasz o komercyjne rzeczy jakieś. Znaczy nie, szczerze już odbiegając do tego, bo to już tak zmierzam ku brzegu, chciałbym zapytać ciebie tak po ludzku.
Czy twoje marzenia są nie wiadomo jakie, wygórowane, czy to jest po prostu, tak jak wspomniałeś, bycie szczęśliwym, zdrowym człowiekiem? Kurczę, ja mam dużo marzeń, wiesz. Ja mam dużo marzeń. To dobrze jest marzyć. Ja bym, wiesz, ja bym chciałbym rzeczywiście być szczęśliwym i spełnionym. I chciałbym robić pokazy, które robię na jeszcze większym poziomie. Mam bardzo duże plany, jestem bardzo ambitny. Chciałbym, wiesz, rozwijać się biznesowo i fajnie by było w tym kierunku zrobić coś większego. Chciałbym na pewno, wiesz, założyć i mieć szczęśliwą rodzinę i masę zrobić dużo różnych projektów. Może tak jak Klaudia. Klaudia na przykład mówiła, że chciałaby zrobić jakąś reklamę międzynarodową. Ja zrobiłem ich kilka, ale za to nigdy nie zrobiłem trasy koncertowej. No właśnie, jeszcze nie tańczyłeś z J-Lo. Nie tańczyłem z J-Lo. Fajnie by było zrobić, wiesz, jakąś trasę koncertową. Ja jestem bardzo otwartym człowiekiem i fajnie by było taką trasę, wiesz, trzepnąć, nie? Super. Super, no to jest okej, Czerys. Ja serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas, za mega fajną rozmowę, która wiele wnosi w ten temat. Zresztą było widać po postach, nawet Żurek stwierdziła, że bardzo fajny temacik. Więc takim było moim zadaniem, żeby teraz ugryźć to jako taństwo od strony biznesowej, bo wszyscy jakby na tym zarabiamy, ale mało o tym rozmawiamy. Tak. Więc dzięki wielkie za pomoc, dzięki wielkie za rozmowę. No i co, ja Ci życzę zdrówka w tym ciężkim czasie, powiedzmy. I co, żeby no wszystkie Twoje marzenia i plany najbliższe wróciły do normy i żeby to wszystko się spełniło po Twojej myśli. Kurczę, Piotrek, ja też Ci dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dzięki za fajne pytanka, przemyślane. Widać, że się przygotowałeś do rozmowy i fajnie mi się z Tobą gadało. Sorry tutaj, wiesz, za problemy Słuchaj, trochę techniczne. Słuchaj, nic się nie dzieje. Ale jeżeli chociaż jedna osoba wyniosła z tego, z moich odpowiedzi cokolwiek, to ja już się cieszę, jestem zadowolony. Także dla wszystkich oglądających zdrówka i dla Ciebie też dużo. Mam nadzieję, że się niedługo widzimy tańcząc razem gdzieś w kółeczku. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się, siemanko. Hej, hej. Trzymajcie się, piąteczki. Kochani, no i ja tym pięknym i miłym akcentem będę powoli też zmierzać do mego brzegu. Dzisiaj 29 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Tańca. Mieliśmy okazję wysłuchać dwóch moich gości. Klaudia Antos prosto z Los Angeles i Kaczorek z naszej polskiej ziemi, gdzie poruszyliśmy wątki taneczne, ale od strony bardziej biznesowej. A już za tydzień zapraszam Was na rozmowę z moim kolejnym specjalnym gościem, a będzie to Dominika Doma-Jałoszyńska. Całą rozmowę troszkę inaczej niż zazwyczaj poświęcimy na temat... No na temat czego, to myślę, że sami się przekonacie, bo nie będą to oczywiste i zwykłe tematy. I oczywiście jak zawsze zapiszę live'a, ale również zapraszam Was na mój kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie całą playlistę Wieczorne Pogaduchy z Gangsterem o tańcu nie tylko. I jak co tydzień parę godzin, paręnaście godzin później możecie otworzyć ten filmik w momencie, kiedy zniknie z Instagrama na moim YouTubie. Więc serdecznie Was zapraszam, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. No i życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Jak co tydzień dzięki za obecność i do zobaczenia za kolejne 7 dni. Miejmy nadzieję, że to wszystko szybko minie i wrócimy do normalności. Dzięki wielkie, dobranoc, siemanko.